Cześć wszystkim! Znowu poniosłem dalszy ciąg Arkanów. Jesteśmy w świętym miejscu elfów i... właśnie tego szukałem. Przyjrzyjmy się temu. Tarzowi. Zaoferuj temu, kto nie widzi i nie słyszy swoją drewnianą duszą. Szuka litanii, by dotknąć, by palić. Jego oczy są ciemne, jego uszy tępe i zniszczone. Mądrość przychodzi do dawcy datków, a oczy co widzą od tego, co nic nie widzi. Każda tego typu ofiara jest zapisana taką zagadką, ale akurat powinniśmy mieć to, czego szuka. Tylko pytanie, komu to dałem? O, właśnie. Elfia figurka, którą kupiliśmy dawno temu. Ażbry, litanii. Tak, to powinno być całkiem wyraźnie napisane, o co chodzi. Pytanie, czy ona wystarczy. Tak, wystarczyła. Świetnie. W ten sposób wykonaliśmy nasze pierwsze błogosławieństwo. Tak, i co ono nam dało? Tak, zwiększyło percepcję o jeden. Gdyby nawet zdjął hełm, to nawet byłoby teraz to widać. Tak, percepcja 9. Kompletnie bezużyteczne, ale spoko. Nic nas to nie boli, więc wróćmy do Quintary. I pozabijajmy parę koronek po drodze. Jakiś ognik był? Świetlik? Czemu nie mogę wyjść z walki? Czyżby to były jeszcze coś jeszcze? A, tak, jeszcze jeden. Błędny ognik. Esencja błędnego ognika. Nie wiem, po co miałoby nam się to przydać, ale wezmę. Ponieważ nie wygląda na zbyt często spotykaną rzecz. Okej, idziemy dalej. Okej, z powrotem w Quintarze. Musimy pogadać z elfami, żeby nas wpuściły do środka. I lecimy od razu do królowej. A raczej do jej córki. Ah, yes, you again. How can I help you? Możemy porozmawiać. Certainly. How can I help you? Nie ma już ludzi na polanie, jest w okolicy. Thank you very much. Your help in the matter is much appreciated. Now, what was it you needed to speak to my mother about? To długa historia, Raven. A dark tale full of pain. And it would seem that the blame lies with us, the elves. Elfy są w to zamieszane. Czy znane jest ci imię Mingorat? I do not, and none of the elves who live here bear it. But it bothers me very much, pulls darkly at my heart and mind. There is another possibility. One I'd rather not think of. Jaka, Raven? Czy wiesz, gdzie mogę znaleźć Mingorad? No. You need to speak with my mother of these things. She will know what to do. O, tak. She's just beyond the large door behind me. But be warned. My mother is a magical being of great power. Her spirit swims in the flow, and sometimes she is more of that world than this one. Masz myśli, że jest szalona? What she sees is not always what we see. So her answers might seem strange to you. Ask what you wish to know and listen. When you're through speaking with her, come and find me. Okej, dziękuję za pomoc. W końcu jak królowa elfów mogłaby być rozsądną istotą, która podlega prawom grawitacji. Hello. I welcome you, traveler. Pozdrawiam cię, srebrna pani. Dziękuję za tą audiencję. I know you've come far, and I've expected you for a long time now. Byłoby szybciej, gdybyś połowę drogi do mnie pokonała sama, niż każąc sobie czekać na mnie, ale kim ja jestem, żeby kwestionować elfią logikę. Więc co przez to rozumiesz? I've seen you approaching from both east and west, traveler. And you bring them with you, all of them. They've no choice but to follow.
nie za bardzo rozumiem. I know. We speak different languages, you and I. The things I see, wrapped in the past and the present, and shrouded in the veils of magic. I cannot translate my visions into your own. You must listen, traveler. Listen and learn to see. Okej, spróbuję. What is it you see, traveler? Imię Mingorad. Czy znasz je? Mingorad. An old name, traveler. Oh, a man is screaming and carves a key with his fingers. And the birds have plucked his eyes out. And the wolf watches, motionless, his paw in the air. Czy to Mingorad? Czy on żyje? Co oznacza wilk? A tear in the curtain, and only darkness beyond. A ragged wound, mended with a ring of blasted stone. No, co jeszcze? Co jeszcze widzisz o Mingoradzie? A hand that sees, but is blinded. A man draped in truth, wearing a mask. Nic nie rozumiem. And they hide, the lost children, they hide. A gray mist, even to me. But there, he runs, dropping veined and painted leaves. And the flock comes, talons outstretched, and wings of fire, and he is consumed. But the leaves... Co? Run quickly, traveler. Find what was left behind. In the place of smoke and water, he is there. He is there. Kto? Mingorad? I see no more. The stream is again calm. Was there anything else? Co z klanem Czarnej Góry? Yes, I can see them. But the ravens are circling, and the storm rages but subsides. And yet there is lightning, and then shadow, and then the storm howls again, tearing. I can't even look at it. Nic nie rozumiem. Wait. Oh, look. They've taken in a small child with machine dreams, and hands of hinged metal, and a heart in which coal burns brightly. To Gilbert Bates. Ależ to było dawno temu. I don't know of what you speak, traveler. Please, listen. Try to hear with my ears. Nie wiem, czy potrafię. I see a flame atop a hill, burning so brightly. And below, a field of wheat around a pool of water. And the flame spitting fire and consuming the wheat and the lake and losing itself as well. Czy coś jeszcze, klan? Czy widzisz coś jeszcze? It's dark here. So dark. And the flame is here too. But this flame burns black onyx and cold. And shadow is its child. Are they here as well? I can't see that far. Co jeszcze? A plane of mirrored glass. A sky of white. A lone figure. Wait, which is the reflection? I'm unsure. Mówisz zagadkami srebra, pani. That is all I see, traveler. The riddle is created by you. Do you have anything else you'd like to ask? Czy ja rzeczywiście jestem żyjącym? The living one. Oh, traveler, why would you think I would know of such a thing? To przepowiednia. Przypuszczam, że widzisz coś, co ma nadejść. It's an interesting thing about prophecies, traveler. They're no clearer to one such as myself, living both in and out of the stream, than they are to you, walking the shore. The flow swirls around them until they are ready. And in the end, really, is it going to matter who someone pointed a finger at? To byłoby pocieszające, gdyby wszyscy nie próbowali mnie zabić. These people can only see what follows in your wake, traveler. Pass your hand through the flame and it flickers. If you've tired of the mantle, then shed it. Disappear. Otherwise, don't be surprised at what people do.
Ale nie rozumiem większości z tego, co mówisz. I know that, traveler. But I also know that clarity is often the child of time. Your answers lie both in front and behind. Make sure not to overlook one for the other. Charakterystyczne tajemnice, droga pani. I go now, traveler. We will meet again, though I'm not sure on which side. No matter. Farewell. Okej. Mam nadzieję, że Raven coś będzie miała ciekawszego do powiedzenia. Ah, yes, you again. How can I help you? Możemy porozmawiać? Certainly. How can I help you? Twoja matka rozmawiała ze mną o tym, co się stało. And what did you ask her about? Moje pytania dotyczyły Mingorada. Mingorad? What did she see? Bez jakiego cierpiącego mężczyznę, rzeźbiącego klucz, walka ze wzniosłą łapą. What the screaming man and his key represent, I have no idea. But I do know that the official symbol for the city of Caladon is a wolf, with one paw raised in the air. Może powinniśmy rozpocząć nasze poszukiwania właśnie tam. I'm not so sure. Remember, my mother's visions are shackled by neither our eyes nor our time. The events she describes might be in either the future or the past. Let's look at all she said before we go any further. Były tam też inne wizje dotyczące Mingorada. Mingorad? What did she see? Rozdartą zasłonę, rękę ze złamanym palcem wskazującym na wschód wokół pierścienia z kamieni. There's something about that entire vision which pulls at my memory, especially the ring. I'll think about it further. Dzięki, to było bardzo pomocne. Mingorad? What did she see? Ujrzała jeszcze rękę, która widzi, a jest ślepą, człowieka w masce odzianego w prawdę. I have no idea. Czekaj, to brzmi jak symbol na amulecie, który kiedyś dane mi było widzieć. Interesting. That's the ancient symbol of the Malokian hand. Do you know of it? Tak, wiem, że byli starożytnym zakonem zabójców. The Malokian hand were assassins for what used to be known as the Darian Ka, the ancient order of the dead. Zakon umarłych? Kim oni byli? The Darian Ka were a shadowy group who formed during the Age of Legends. Their membership and their agenda were always very secret. I know little about them beyond the most cursory knowledge, but there have always been rumors about who they were and what they were doing. A ich powiązania z ręką molochańską? As I said, the Molochian Hand were their assassins. From what I remember of what was written about them, the Hand was ejected from the Order of the Dead on grounds of doctrinal differences. There was a small struggle, and then the hand disappeared. There are always rumors of its reemergence, but from what I know, that's all they are. Te amulety i zamachy na moje życie świadczą o czymś zgoła innym. I agree. But I don't know why they would be involved in this business. Very interesting. A co znaczy sama wizja? I don't really know. Although it would seem that perhaps they are being misled. Blindness in my mother's visions is sometimes associated with deception. As far as the man in the mask was draped in truth, I have no idea. Może to my. Dobra, były jeszcze inne rzeczy dotyczące Mingorada. Mingorad? What did she see? Zagubione, ukrywające się dzieci, mężczyzna uciekającego przed nimi, upuszczającego liście. This one is the most interesting of all, and it seems that my fears may have well been correct. Czemu, Raven? Jak myślisz, co to znaczy? Do you remember when I told you that the name of Mingorad bothered me in some way? Well, I believe that may have been so because Mingorad is a dark name. Jak to mroczne? A dark elf name. Do you know of the dark elves? Niewiele dane mi było o nich słyszeć. It's a long story. But sometime during the Age of Legends, many years even before my mother was born, there were a group of elves who separated themselves. There were philosophical differences, and they were no longer welcome in our forests. Those elves became what we know as the Dark Elves. Co to za różnice? They believe that this world and all of its races are subject to elven rule. They believe that elves are superior because of our close connection to nature, our power in the ways of magic, and the longevity of our physical form. They see the other races as bumbling children who need our guidance, regardless of its severity.
A co z elfy z Quintary? Co one uważają? The elves of Quintara, in fact all other elves, believe that everything and everyone has a rightful place in the experience which forms this reality. Elves feel that very little, if anything, ever happens that isn't part of the natural progression of that state. They feel no superiority because of their advantages. That is just the role they've been picked to play. Hmm. Czy postrzegają roczne elfy jako zakłócenie tego porządku? Unfortunately not. The dark elves are seen in the same light as everyone else. They have the role and they are playing it. Rozumiem. Wróćmy jednak do wizji twojej matki. A może spróbujemy tej opcji? Mówisz niestety, a co ty uważasz? I believe. Well, let us say that I don't always see eye to eye with those in Quintara concerning the rightful place of the dark elves. My role here is as protector. I will do so regardless of the cost. Okej, rozumiem. Wróćmy jednak do wizji twojej matki. My mother's vision of the lost children was referring, I believe, to the dark elves. They were hidden from her because they are hidden from all of us. Through magic and isolation, we've not seen where they live for almost 500 years. A kim był mężczyzna uciekający przed nimi? There was a man many years ago who had come to the Glimmering Forest to study the elves. And I remember that he was very interested in the dark elves especially. There were rumors about his capture by them and an escape. Kim on był? As I said, he was a researcher. A strange little man, a bit overdressed, but kind-hearted and very intelligent. I was young then, a mere 160 years old. Bardzo he was młoda. The first human I'd ever seen. Czy pamiętasz, jak się nazywał? His name? It was a long time ago. But I remember because he said it so often. I think humans just like hearing the sound of their own names. Terwilliger. Dr. Renford A. Terwilliger. I can hear him saying it even now. Co, czym były te liście, które upuszczał? I don't know. It almost seemed in the vision that the flock who consumed him were more interested in the leaves. And my mother even said to find what was left behind. These leaves might very well be what we're looking for. Co to za miejsce dymu i wody? She could mean almost anywhere. But if I were to make a guess, I'd say she was talking about the human city of Tarant. It lies in the Gulf of Morbihan, and its, what do you call them, factories, are always belching smoke into the skies. That and, I know that Terwilliger was from there. Cóż, co teraz? You have a place to begin your search, my friend. It would seem that if you need to find this Mingarad, you're going to need to find the village of the Dark Elves. The only person who might know where they are is Renford A. Terwilliger. He may or may not be in Tarant, but it's a good place to start looking. W takim razie odnajdę mroczne elfy. Czas mi iść do Tarantu. You impress me, my friend. Few are those like you who would take this burden upon themselves. You've earned my respect. Co by jej tu sprytnego powiedzieć? Twój szacunek sprawia, że wszystko jest więcej warte. Return to me when you found the dark elves and tell me what you uncover. We will have much to discuss. Wrócę, kiedy dowiem się czegoś więcej. Bywaj, Reven, żegnaj. I odchodzimy. Tak po prostu. Ponieważ się tam robiło ciasno. Atmosferycznie. Okej. Okay. Pogadajmy jeszcze z kimś. To wygląda na strapionego. Witaj, mości panie. Czy mogę zapytać, jak się nazywasz? Nazywam się Wind. Jestem łowczym. Miło cię poznać. Tak, wydaje się lekko rozkojarzony. Cała przyjemność po mojej stronie. Powiedziałeś, że jesteś łowczym? Mamy tu grupę myśliwych, którzy zaopatrują Quintarę w żywność i inne potrzebne rzeczy. Ja jestem ich dowódcą. Rozumiem, czy w Quintarze jest wielu myśliwych? Nie, Quintara to mała społeczność. Nigdy nie potrzebowaliśmy więcej niż 3 czy 4 myśliwych. Nie wiesz przypadkiem, która to godzina? Pewnie, wiem. Ale powiem ci. Bardzo się martwię. Jeden z myśliwych poszedł wczoraj na polowanie i jeszcze nie wrócił. Zawsze... Nie byłoby czym się przejmować, ale polował w lesie niedaleko mrocznych bagien. Na tych moczarach kryją się dziwne rzeczy.
To rzeczywiście niepokojące. Może mógłbym jakoś pomóc? Zrobiłbyś to? Ja muszę udać się na kolejne łowy, jak mogę ci powiedzieć, gdzie on miał polować i ty mógłbyś się tam udać. Z pewnością to nic poważnego, ale martwię się o moich myśliwych. Jeżeli uda ci się dopilnować, aby bezpiecznie wrócić do domu, to będę mógł ofiarować ci elfią kolczugę. O, brzmi świetnie. Załatwione. Dziękuję bardzo. Zaznaczę na twojej mapie obszar, na którym mógłbyś polować. Powodzenia. Okej, dzięki. Być może się przyda. Okej. To tyle w tym odcinku. W następnym odcinku ruszamy do wioski Bedokan. Ponieważ jeszcze nie wiecie, kim są Bedokanie, ale się dowiecie. Więc póki co dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.